parę minut solidnego deszczu i pokrzyżowało widowisko. Jak pan ocenia decyzję sędziego? No, bardzo pozytywnie, jak widzimy pada deszcz, więc tutaj nie ma żadnego jakiegoś nieporozumienia. Po prostu deszcz pada i myślę, że za dużo kombinacji, żeby cię się spotkanie się odbyło, a myślę, że sędzia podjął dobrą decyzję, taką adekwatną do tego, co się dzieje. Widzimy, że deszcz coraz bardziej pada. Tak, no. Nic się dzieje, wielkiego nie dzieje, tak? Przełożymy to na następny termin i będzie ok. Tylko na kiedy? Bo już teraz było sporo a propos tego terminu jakichś tam nieporozumień. Znaczy to jakby nie ja, nie ode mnie to zależy, tak? Ja jestem zawodnikiem i jakby na termin, który będzie możliwy, będziemy jechać. A jaki to już niech trenerzy i menadżerowie ustalają. Jedyne możliwości, niestety tutaj nie mamy wpływu na pogodę i te zawody można było tylko odwołać. Tu wszyscy się zastanawiamy, kiedy teraz zrobić powtórkę, bo panowie macie ponapinane tamte terminarze dość mocno. No, coś tam znajdziemy, przesadę. Dla mnie priorytetem Polaków jest Liga Polska i tutaj jeśli chodzi o nas, to nie ma problemu. Gorzej może być zagrać z tymi zawodnikami, no ale myślę, że nikt nie wymyśli jakiejś głupiej daty, kiedy jedzie liga, nie wiem, czy duńska, szwedzka, angielska, także tutaj pole do opisu mają działacze i zarząd, i federacja też tam, czy bez mocy. Tutaj Piotrze, mógłby pan opisać, jaki ten tor był, bo my sobie z góry mogliśmy patrzeć, ale to jakaś gruba maść, coś, jak tam było? No było to było, co tu dużo mówić, no było to było, żeby dyskutować. Tor był przygotowany świetnie, nawet na bardziej twardy niż my zwykle to jeździliśmy, także nikt nie mógł zarzucić, bo tor był idealny, równy jak stół. No ale na warunki pogodowe nie mamy wpływu i tutaj nie rozgonimy tych chmur, niestety nawarstwiły się. Ojciec mówił o 12 w południe, wysłał mi SMS-a, że na zawody nie przyjeżdża, bo o 20 będzie padało i do 23. No miał rację. Ani pan Lubas, ani nie my, ani Stal Gorzów nie rozlewała wody na torze. Przyszła ulewa, miało to sens zrobienie toru, bo takie były decyzje sędziego. Ściągnięcia tej luźnej, mokrej, maziowatej, błotnistej nawierzchni. Wtedy, kiedy przestaje deszcz. W dalszym ciągu pada i nie ściągamy tej nawierzchni, bo rozmazujemy w dalszym ciągu. Bo jakby nie było opadów w dalszym ciągu deszczu, wtedy ściągamy praktycznie do suchego tą starą nawierzchnię. Nawet ewentualnie można dosypać nowej i jedziemy fajne zawody. To by się nie dało zrobić, rozumiem. Bo opada. Cały czas pada. Ten termin 30, który gdzieś się pojawiał, nagle stał się aktualny chyba. Pan prezes Władysław Komarnicki ma przyrodzone właściwości myślenia. A panu, według pana, czy to dobry termin, ten 30? No, taką propozycję swego czasu przedstawiliśmy, mając na uwadze te problemy, które nasi przyjaciele Zielonej Góry mieli. Oczywiście, gdyby deszcz przestał padać i było wiadomo, że już nie będzie padać, no to można poświęcić czas i zrobić to, żeby był dobry. Byśmy to zrobili, nie ma mowy. Ale też pada cały czas. Jeszcze więcej może teraz niż przedtem, także że to była bezsensowna problem. Dla pańskiego zespołu to może być niedobre rozwiązanie, bo ta ZZ-ka może przelecieć, to wszystko może się okazać nagle już nieistotne w tej chwili. Ale co ja będę się stresował, co będzie? Co będzie, to będzie. Ja uważam, że a może pojedziemy bez ZZ-ki i zlejemy i normalnie będziemy mieli jeszcze większą satysfakcję. A dlaczego mamy się grać nawet bez ZZ-ki? Tutaj pojedzie dwa biegi więcej, pojedzie młody jeden. Jak będzie dłużej przełożony, to może Zęgi już pojedzie, przecież już jeździ. Dobry tor się zrobi, dlaczego nie? Także to jest paniki, że to nie jest... Ja sobie jeszcze medale rozdawali, no. Naprawdę. My sobie damy radę, nie? Że tam w Leśni przegraliśmy, czy coś. W Leśni, oni też przegrają w Leśni. Oni przegrają w Leśni i w Częstochowie. Jestem pewny. To dzisiaj Leśno pojechało do Wrocławia i rozgromiło, prawda? A Wrocław wygrał niedawno z Gorzowem, prawda? Także bez paniki, normalnie, liczmy na swoje siły. Rozmawialiście panowie o jakichś terminach ewentualnie, czy to jest jeszcze ciągle? No, proponujemy, tam Gorzów na razie nie bardzo chce się zgodzić. A jakie panie trenerze terminy wchodzą w grę ewentualnie, kiedy się może przygotować? No nie nasz termin, bo my to musimy rozegrać właściwie do 8-9. 9 to już jest wyjazd kadry na Puchar Świata, bo
praktycznie to trzeba by rozegnać do 16. O lipcu mówimy oczywiście. O lipcu. Ale tydzień trzeba sobie już wziąć, wyjąć. Także to trzeba rozegrać do 6.